Zajmiemy się teraz problemem, który chodził mi po głowie od bardzo dawna, aż wreszcie postanowiłem usiąść i spokojnie to sobie przeliczyć. Chodzi o to, w jaki sposób oblicza się wartość stałej raty kredytu hipotecznego. Jest to zagadnienie, które większości z Was może prędzej czy później dotyczyć, więc myślę, że ten film może być dla Was interesujący. Może ja na przykładzie pokażę, o co chodzi. Powiedzmy, że chcę kupić dom albo mieszkanie, ale nie mam wystarczającej liczby pieniędzy, więc idę do banku i mówię, że chcę pożyczyć, powiedzmy, 200. Tysięcy złotych. Tyle chcę wziąć kredytu. No i powiedzmy, że jestem gotów spłacać to przez 30 lat. Jestem wystarczająco młody, żeby tyle lat spłacać kredyt. No i pracownik banku mówi, że no dobrze, sprawdza moją zdolność kredytową oczywiście i mówi, że warunki są takie. Powiedzmy, że na przykład oprocentowanie będzie wynosiło 6% w skali roku. 6% to jest roczna stopa procentowa. No, skoro interesuje Pana stała rata kredytu, no to my tutaj wyliczymy, ile ta rata musi wynosić, żeby przez, przez 30 lat Pan płacił co miesiąc tyle samo. No i wrzuca to do jakiegoś arkusza kalkulacyjnego, albo sprawdza w tabeli i mówi, że rata kredytu będzie wynosiła 1200 zł. Mniej więcej. No, i to jest ta informacja, która mnie najbardziej interesuje, bo to jest to, co ja muszę co miesiąc do banku wpłacić, żeby po 30 latach moje zadłużenie zostało uregulowane i wyniosło na koniec tych, tego spłacania zero. No i teraz ciekawa zagadka, i to jest ten problem, który mnie zastanawiał, to jest w jaki sposób z tych trzech liczb, które tutaj napisałem, pracownik banków wylicza tę kwotę, którą muszę co miesiąc spłacić. Z jednej strony to nie jest takie oczywiste, jak się to robi. I to nie jest takie trywialne, a z drugiej strony, jak się okaże, nie jest to też jakoś specjalnie skomplikowane i da się to wyliczyć, co za chwilę Wam pokażę. Żeby to zrobić, to najpierw zastanówmy się na tym przykładzie, w jaki sposób się odbywa spłacanie takiego kredytu. Więc to jest tak, na początku pożyczam te 200 tysięcy, wpłacam na mieszkanie. Mija jeden miesiąc, i po pierwszym miesiącu zaczyna się spłacanie kredytu, więc w pierwszej kolejności bank musi doliczyć mi odsetki. Roczna stopa procentowa to jest ta kwota, która zwykle stoi na umowie, wynosi powiedzmy, dla, tutaj dla przykładu dałem 6%. To może być więcej, to może być mniej. To się zmienia w zależności od, od wielu czynników, których tutaj nie będziemy analizować. No ale skoro odsetki mają być doliczone po miesiącu, to znaczy, że trzeba tutaj coś jeszcze uwzględnić, no, czyli te 6% trzeba podzielić przez 12%. No i to będzie 0,5%, czyli 0,5% miesięcznie. Tyle odsetek doliczy się po miesiącu, po każdym miesiącu. Czyli miesięcznie oprocentowanie wynosi 0,5%, bo po prostu bierze się tę roczną stopę procentową, dzieli przez 12. Tak, w bankach to robią, nie ma tutaj nic yy, niezwykłego w tym. No więc to oznacza, że do tych 200 tysięcy trzeba doliczyć jeszcze 0,5% z tych 200 tysięcy, czyli trzeba wziąć 1 raz 200 tysięcy, dodać 0,5% raz 200 tysięcy. Na pół procent. To jest to samo co 0,005. I teraz tak, jeżeli mam wziąć 200 tysięcy i do tego dodać jeszcze 0,005 razy 200 tysięcy, to to jest to samo, jak ja bym pomnożył 200 tysięcy przez 1,005. Ta jedynka to mówi, że bierzemy całą tę kwotę a 005 oznacza, że doliczamy do tego jeszcze te 5% odsetek. No tak samo jak mamy na przykład podaną jakąś kwotę i chcemy doliczyć do niej podatek VAT. To jak to najprościej zrobić? Jak mamy kalkulator do dyspozycji. Bierze się po prostu mnoży przez 1,23, jeżeli stopa procentowa podatku VAT wynosi 23%. Czyli doliczenie odsetek polega na pomnożeniu przez 1,005. Ale ja wpłacam ratę na koniec tego miesiąca, czyli moje zadłużenie zostaje zmniejszone o te 1200 zł. Czyli po pierwszym miesiącu moje zadłużenie wynosi tyle, co tutaj napisałem w nawiasie. Po następnym miesiącu Znowu bank dolicza mi odsetki, czyli mnoży tę kwotę zadłużenia z poprzedniego miesiąca przez 1,005, czyli dolicza te 0,5% odsetek, które przez miesiąc narosły. Ja wpłacam ratę 1200 zł, czyli moje zadłużenie o te 1200 zł się zmniejsza. Po trzecim miesiącu ta procedura się powtarza znowu. Doliczamy odsetki mnożąc przez 1,005 i zmniejszamy zadłużenie odejmując ratę kredytu, którą wpłacam 1200 zł. Ok. No i co? No i wykonuje to tyle razy, ile tych rat mam do spłacenia. No jeżeli mam spłacać kredyt przez 30 lat, to ile będzie tych rat? 30 razy 12, to będzie 360 miesięcy. 360 miesięcy. Czyli tę procedurę będę musiał wykonać 360 razy, czyli tutaj będzie 360 takich nawiasów. No i jak już. Zrobię te 360 operacji polegających na pomnożeniu przez ten współczynnik i odjęciu tej raty. Mnożenie to jest do, dopisywanie odsetek, a odejmowanie to jest wpłacanie raty. To po tych 360 operacjach, na końcu ile musi wyjść? Na końcu musi wyjść 0, bo kredyt będzie wreszcie spłacony, czyli zadłużenie na końcu musi wyjść 0. No i teraz ta ciekawa zagadka, którą sobie rozwiążemy, polega na tym, żeby znaleźć sposób, jak, zna, jak oblicza się tę liczbę, którą tutaj trzeba wstawić, żeby po tak pozornie skomplikowanej operacji matematycznej, jaką tutaj napisałem, na końcu wyszło zero. No to zrobimy to w bardziej abstrakcyjnej formie, uwolnimy się od tych konkretnych danych, od tych konkretnych liczb, które tutaj napisałem, i zrobimy to dla dowolnej kwoty kredytu, dowolnego okresu spłacania i tak dalej. Czyli prowadzimy sobie takie oznaczenia. Powiedzmy, że K. To jest kwota kredytu. Kwota kredytu. Będziemy mieli wzór ogólny dla dowolnej, dla dowolnej kwoty. Teraz N to będzie liczba miesięcy. Wygodniej jest mieć liczbę miesięcy, dlatego że raty się płaci co miesiąc, odsetki się dolicza co miesiąc. Zawsze można sobie lata przeliczyć na miesiące po prostu mnożąc przez 12. S to będzie roczna stopa procentowa. Roczna. Stopa procentowa. Roczna, dlatego że zwykle na umowach kredytowych stawia się roczną stopę procentową. Można to sobie łatwo przeliczyć na miesiące, co zaraz zrobimy. No i teraz wreszcie najważniejsze. R to będzie ta nasza rata, którą chcemy obliczyć. No to ja to zrobię w ten sposób. Powiedzmy, że wprowadzę takie oznaczenie, że Zi to będzie moje zadłużenie. Moje zadłużenie. Po miesiącu numer i, po miesiącu, tak jak robiłem w tym przykładzie na górze, po miesiącu numer i, czyli z0 to będzie zadłużenie na samym początku, z1 to będzie zadłużenie po pierwszym miesiącu, z10 po dziesiątym i tak dalej. No to obliczmy sobie, ile wynosi to moje z0 na przykład, z0. No, na początku moje zadłużenie jest po prostu równe tej kwocie kredytu, którą pożyczyłem. Dobrze. Jedźmy dalej. Ile będzie równe z1, czyli moje zadłużenie po pierwszym miesiącu? No to trzeba wziąć moje zadłużenie z poprzedniego miesiąca, czyli z0. Będę tutaj pilnował kolorów, bo to potem okaże się pewnym ułatwieniem. Muszę dopisać odsetki, czyli pomnożyć przez ten współczynnik, który poprzednio był równy 1,005. Tak, tak jak tutaj było mnożyłem przez ten współczynnik. A ten współczynnik jak obliczyłem? No obliczyłem w ten sposób, że do, jedynki, że do jedynki dodałem tą roczną stopę procentową podzieloną przez 12. No więc ja sobie oznaczę to jako Q. Że to jest moje Q. Żeby nie przepisywać cały czas tego 1 plus S przez 12, to oznaczę to jako Q. Dobrze, to będzie moje Q. I w tym wypadku Q było po prostu równe 1,005. Jakby ta stopa pracowała inna, to ten służbnik będzie inny. Oznaczyłem go jako Q. Czyli mnożę przez, przez Q. Mnożenie przez Q oznacza dopisanie odsetek. No i pomniejszam o ratę kredytu, którą wpłacam. Na razie nie wiem, ile jest ta rata. Dopiero to obliczymy. Czyli to jest miesiąc numer 1. Po drugim miesiącu... Muszę wziąć zadłużenie z poprzedniego miesiąca, czyli zadłużenie z pierwszego miesiąca, doliczyć do tego odsetki, czyli pomnożyć przez Q i odjąć ratę kredytu. Tak samo jak robiłem w tym przykładzie. A teraz robię w ogólnym przypadku. No dobrze. Ile będzie równe Z3? No trzeba wziąć zadłużenie z poprzedniego miesiąca, czyli Z2. Doliczyć do tego odsetki, które narosły przez miesiąc, czyli pomnożyć przez Q, no i odjąć ratę kredytu, którą wpłacę. No to jeszcze sobie. Powiedzmy, Z4 napiszemy. Z4 będzie równe Z3, czyli zadłużenie z poprzedniego miesiąca, powiększone o odsetki, czyli trzeba pomnożyć przez ten współczynnik Q i odjąć ratę kredytu. No i mogę wypisywać, jak widzicie, będę wypisywał w kółko to samo, tylko te numerki będą się zmieniać. No ale, żeby obliczyć to, co chcemy, no to musimy wyrazić ten wyraz ciągu. Przez te dane liczby, które mamy na początku. Tutaj jest tak, że każdy następny wyraz tego ciągu, czyli to zadłużenie w następnym miesiącu, zależy od tego, jakie było zadłużenie w poprzednim miesiącu. No ale chcielibyśmy wyrazić to zadłużenie tylko przez te liczby, które tutaj mamy dane. No to spróbujmy to zrobić. Zacznijmy od z1. Jak wstawię za z0 ile z0 było równe, czyli było zadłużenie w poprzednim miesiącu, no to muszę tutaj po prostu wstawić k. Czyli to będzie po prostu równe k razy q odjąć r. Dobrze. Z2. No muszę tutaj zacząć od tego, że muszę wstawić za z1 to co tutaj mamy na żółto. To może jeszcze na razie będę pilnował koloru i napiszę, że to jest k razy q odjąć r. No i to teraz mnożę przez q i znowu odejmuję r, tak? No to może wymnożymy teraz, czyli to będzie k razy q do kwadratu odjąć r razy q odjąć r. Dobrze, teraz zajmijmy się z3. No to znowu muszę za z2 wstawić to, co obliczyłem tutaj w poprzedniej linijce, czyli przepiszę k razy q do kwadratu, odjąć r razy q, odjąć r. No i to muszę pomnożyć przez q, czyli doliczyć odsetki i odjąć ratę kredytu. No to wymnażam. Będziemy mieli k, q kwadrat razy q to będzie q do trzeciej r razy q razy q to będzie minus r razy q do kwadratu odjąć r razy q no i na końcu odjąć r dobrze, no i teraz mogę jeszcze z4 obliczyć że to będzie równe muszę przepisać to co miałem na fioletowo czy tam różowo czyli k razy q do trzeciej odjąć r razy q do kwadratu odjąć r razy q odjąć r no i znowu mnożę to przez Q i odejmuję R. Dobrze, to teraz przepiszę to już pod spodem, ile to będzie po wymnożeniu. Jak wymnożę, no to będę miał K razy Q do czwartej, odjąć R razy Q do trzeciej, odjąć R razy Q do kwadratu, odjąć R razy Q, odjąć R. No i to, co tutaj stoi. Zależy już tylko od tych parametrów, które mamy dane, czyli k, q i r, których chcemy obliczyć. Myślę, że już widzicie tutaj pewien schemat i na pewno już możecie łatwo odgadnąć, jak będzie wyglądał następny wyraz tego ciągu, na przykład piąty. Widzimy, że najpierw występuje k razy q do takiej potęgi, jak jest numer miesiąca, czyli z5 będzie równe po prostu k razy q do piątej. No a tutaj mamy r, które mnoży po kolei wszystkie potęgi q, poczynając od tej o 1 o mniejszej niż numer miesiąca. Może ja jeszcze zapiszę w trochę innej postaci te, te wyrazy, które symbolizują nasze zadłużenie. Mianowicie tak, tutaj sobie napiszemy k razy q do kwadratu, a tutaj wyciągniemy r przed nawias. Czyli będziemy mieli r, a tutaj zostanie nam q dodać 1. Dlatego, że tutaj jest minus r razy q i minus r, czyli jak minus r wyciągnę przed nawias, to w nawiasie zostanie mi q dodać 1. Tutaj w tym fioletowym z3 wyrazie, Mogę tak samo zrobić. Napisać, że to jest k razy q do trzeciej. Odjąć r, które mnoży q kwadrat, dodać q, dodać 1. Czyli będziemy mieli q kwadrat, dodać q, dodać 1. No i tak samo w tym czwartym. Mogę k razy q do czwartej przypisać. Odjąć r. No i po wyciągnięciu r przed nawias, który mnoży wszystkie te wyrazy, zostanie mi q do trzeciej, dodać q do kwadratu, dodać q, dodać 1. No czyli piąty wyraz będzie miał po prostu tutaj piątą potęgę, a tutaj będzie miał w nawiasie jeszcze q do czwartej. Szósty będzie miał jeszcze q do, do piątej, a tu będzie miał q do szóstej. Także widać, widać jaki tu jest schemat. No więc możemy teraz napisać, jaki będzie ogólny wyraz tego ciągu, czyli ile będzie wynosiło to zadłużenie w dowolnym miesiącu o numerze n. Zn. Jesteśmy gotowi, żeby to napisać, i myślę, że jesteście już wystarczająco przekonani, że postać tego będzie taka, że będzie k razy q do potęgi n, bo tutaj ta potęga jest zawsze taka jak numer tego miesiąca. Odjąć r razy, no to co mówiłem, tutaj będzie n wyrazów wysumowanych. Tak jak w czwartym mamy 4, w trzecim mamy 3, w drugim mamy 2, no to w n tym będziemy mieli n i będzie się zaczynało od potęgi o 1 mniejszej niż n, czyli będzie Q do potęgi n-1, potem będzie potęga jeszcze mniejsza o 1 i tak dalej, aż do jedynki. Myślę, że jesteście wystarczająco przekonani, że taki będzie ogólny wzór na to zadłużenie po n miesiącach. No dobrze, ale przypomnijmy sobie, że n, które tutaj było, to była liczba miesięcy... Po jakich ja spłacę kredyt? Czyli ile moje zadłużenie będzie wynosiło po n miesiącach? Czyli jak ja mam ten kredyt już spłacić po tych n miesiącach, to znaczy, że zadłużenie będzie równe wtedy 0. Czyli po n miesiącach moje zadłużenie ma wynosić 0. No i to jest ten warunek, który pozwoli nam wyliczyć, ile powinna być ta rata kredytu, żeby po n miesiącach zadłużenie wyniosło 0. No bo teraz po prostu mogę wstawić tutaj 0 po lewej stronie. No i jeszcze można uprościć tutaj to, co jest po prawej stronie, bo zauważcie, że tutaj mamy taką sumę. No ale jak się przyjrzymy, to rozpoznamy tutaj sumę szeregu geometrycznego. Możecie sobie zajrzeć do filmu o szeregu geometrycznych, jeżeli nie wiecie, o czym mówię. W każdym razie widzimy tutaj 1, dodać Q, dodać Q kwadrat i tak dalej. Czyli kolejne wyrazy tutaj tej sumy powstają poprzez pomnożenie poprzedniego wyrazu przez Q. Czyli przez pewien stały iloraz. Taki szereg nazywamy szeregiem geometrycznym, no i wiemy, ile wynosi suma takiego szeregu. Tutaj jest n wyrazów i suma tego szeregu będzie równa po prostu Q do n tej odjąć 1 dzielone przez Q odjąć 1. Jeżeli nie znacie tego wzoru, to zachęcam do tego, żebyście zajrzeli do filmu na temat szeregu geometrycznego, gdzie ten wzór jest wyprowadzony. Tutaj mamy n wyrazów, dlatego tutaj jest n to powinno być jeszcze pomnożone przez pierwszy wyraz. Ale pierwszy wyraz jest równy 1, czyli po prostu ta suma szeregu będzie równa tyle, co tutaj napisałem. Widać zatem, że w zasadzie cała matematyka sprowadza się tutaj do tego, że występuje tutaj suma szeregu geometrycznego. No dobrze, no i korzystając z tego, możemy napisać nasze równanie, że to będzie k razy q do n tej odjąć r razy to, co tutaj napisałem, czyli ile wynosi ta suma: q do n minus 1 podzielone przez q odjąć 1. No i teraz z tego równania ja mogę już wyliczyć tę ratę. Żeby to zrobić, to muszę do obu stron tego równania dodać ten wyraz, który tutaj mam. Czyli mówiąc potocznie, przenieść go na lewą stronę. No ale po prostu dodaj do obu stron równania ten wyraz. I dostaję takie równanie, k razy q do n tej. No i teraz, żeby obliczyć r, to muszę podzielić przez ten współczynnik, który tutaj stoi, czyli pomnożyć przez odwrotność. Czyli będę miał równanie r równa się... K razy q do n tej mnożę, mnożę przez odwrotność, czyli będę miał q odjąć 1 dzielone przez q do n odjąć 1. No i już koniec. Znalazłem ogólny wzór na ratę kredytu. Przy czym trzeba przypomnieć, co to było q, no bo k to była kwota kredytu, n to była liczba miesięcy, a q to był ten współczynnik równy 1 dodać roczna stopa procentowa przez 12. Taki był. Ten wzór na Q. No i teraz możemy na przykład wstawić te dane, które mieliśmy w naszym przykładzie. Czyli tam K było równe 200 tysięcy, N było równe 360, bo mieliśmy 30 lat, S było równe 6%, czyli Q było równe 1,005. No i teraz obliczmy, jaka będzie rata kredytu. Weźmy sobie kalkulator i obliczamy. No 200 tysięcy. Mnożymy przez 1,005 do potęgi 360. Razy 1,005 odjąć 1, podzielić przez 1,005 do potęgi 360 do potęgi 360, odjąć 1. To ile to wychodzi? No, wychodzi 1200 zł bez 90 groszy, czyli rata kredytu będzie równa 1199,10 groszy. Czyli mniej więcej tyle, ile na początku powiedziałem, w dobrym przybliżeniu. No i teraz zachęcam do tego, żebyście sobie poeksperymentowali z tym wzorem. Jak już mamy ogólny wzór, to możemy sobie teraz wstawiać Yy, dowolne liczby tutaj. Możemy zmieniać kwotę kredytu, możemy zmieniać oprocentowanie. Najciekawsze eksperymenty powstają wtedy, kiedy spróbujecie zmienić liczbę rat, liczbę miesięcy, na jakim, w czasie których chcecie spłacić kredyt. No i na przykład, jak wstawimy tutaj, zróbmy sobie taki przykład. Co będzie, jak zamiast 30 lat, na przykład spróbujemy spłacać ten kredyt w 10 lat? Zobaczmy, co się stanie. Ja tutaj mogę jeszcze raz ten sam wzór. Przekopiować sobie i teraz zamiast 360 miesięcy, ja wezmę 120 miesięcy, czyli zamiast 30 lat, wezmę 10 lat. Czy wtedy rata kredytu będzie trzy razy większa? Zobaczmy. Rata kredytu wyniesie wtedy 2200 zł, czyli nie będzie nawet dwa razy większa niż ta rata. Ciekawe rzeczy również dzieją się wtedy, kiedy spróbujemy ten okres spłaty wydłużać. Możecie się przekonać, że choćbyśmy nie wiem, jak długo spłacali. To ta rata nigdy nie będzie mniejsza niż pewna stała wartość, która dla tych danych akurat wynosi 1000 zł. Choćbyście nie wiem jak duże N tutaj wstawili, to ta rata nigdy nie wyjdzie mniejsza niż 1000 zł dla tych danych. To są różne takie ciekawostki. Zachęcam do eksperymentowania. Mam nadzieję, że ten film był dla was pouczający i zachęcam do oglądania innych filmów.